Jubileusz 50-lecia małżeństwa to nie tylko uroczystość rodzinna, to również wydarzenie wagi państwowej. Osoby takie jak wy, szanowni jubilaci, są nagradzane w naszym kraju specjalnym medalem nadawanym przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który dzisiaj mam zaszczyt i przyjemność wręczyć państwu. Szanowni Państwo, myślę, że zniesiemy toast w podzięce za to, co już za nami, za ten czas wspólnie spędzony, ale najważniejsze to, co przed nami. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, wszelkiej pomyślności na te długie, długie lata życia. Wszystkiego najlepszego. Myślę, że taka uroczystość nie może być, jakby ktoś powiedział, z pompą. Tutaj musi być orkiestra, tutaj musi być atmosfera, także to wszystko staramy się zrobić. Kapela Pogórzanie, Jastrzębianie nam tutaj przygrywa za każdym razem, jak również my ze swojej strony jako organizatorzy tego staramy się, aby wszyscy jubilaci czuli się tutaj dobrze. I widać, że są bardzo zadowoleni, niejednemu się łezka wokół zakręciła. Pamiętacie Państwo swoje własne wesele? Było bardzo skromne, 20 osób i tyle. Takie przyjęcie po prostu, najbliższa rodzina. Piękny był dzień, słońce świeciło. Ślubny mieli o 13 w Bruśniku. A było to 16 października, w tym czasie, 65 rok, to już była jesień i zaczęła się zima. I to był ostatni dzień jesieni. Wesele było, tańcowanie nie było tak jak gdzieś w lokalach. No wesele było w domu, tańcowanie było na boisku. Gdzieś pół roku wcześniej zaczynam przygotowywać listę jubilatów. Występujemy do Urzędu Wojewódzkiego z propozycją, komu się należą te medale, a Urząd Wojewódzki wysyła dalej do Kancelarii Prezydenta. Kancelaria Prezydenta przygotowuje stosowne dokumenty, medale, listy gratulacyjne i wysyłają do jubilatów, do domów, łącznie z życzeniami. Każda jubilat otrzymał najpierw życzenia od Prezydenta z Kancelarii. Dopiero potem otrzymujemy informację, że takie medale zostały przyznane i zaczyna się u nas uroczystość po prostu po przyznaniu medali przez Prezydenta. Thank you.